Dzień Seniora uchwałą Zgromadzenia Ogólnego ONZ ustanowiono jesienią. Przecież wiek podeszły, seniorami bywa nazywany jesienią życia. Choć przyznać trzeba, że określenie trzeci wiek brzmi lepiej. Międzynarodowy Dzień Seniora stał się tradycją naszego związku. Co roku obchodzony jest bardziej uroczyście i licznie. Senior to osoba, która znalazła się na nowej drodze życia, ale zupełnie odmienny niż ta, na którą wkraczało się 40 lat temu. Mamy status osoby na emeryturze czy rencie. Oto mamy do dyspozycji mnóstwo czasu, którego dotychczas ciągle nam brakowało. Możemy sobie pozwolić na zajęcia wykonywane tylko dla przyjemności. Ale to nie takie proste, bo przychodzi nadmierne zapotrzebowanie rodziny na nasze usługi. W chwili obecnej stan członków wynosi ponad 1800 osób i ciągle rośnie. W terenie działa bardzo prężnie 9 kół gminnych. Prezentujemy stanowisko, że warto być w dobrej formie fizycznej i psychicznej. Trzeba się godzić z ograniczeniami, jakie niesie życie oraz wiek. Ale trzeba żyć aktywnie, spotykać się z ludźmi, dbać o sprawność fizyczną. Proponujemy naszym członkom różne formy aktywności. Zorganizowaliśmy 7 turnusów integracyjno-rekreacyjnych nad morzem i w góry, z których skorzystało ponad 600 osób, w tym ponad 200 osób integrowało się i wypoczywało w szklarskiej Porębie. W dalszym ciągu będziemy dążyć do poprawy warunków naszych członków. W sierpniu bieżącego roku organizacja związkowa dostąpiła wielkiego zaszczytu aktu wręczenia sztandaru. Niewiele organizacji związkowych może się pochwalić faktem posiadania sztandaru, który został ufundowany z dobrowolnych składek naszych członków oraz ofiarności starostwa powiatu i indywidualnych sposobów. Koleżanki i koledzy, życie na emeryturze nie zawsze jest wspaniałe. Słabe zdrowie, niskie dochody to tylko niektóre z jego aspektów. Uczestniczą w spotkaniach z okazji Dnia Seniora, które odbywały się we wszystkich kołach terenowych naszego rejonu, można było o tym zapomnieć. Seniorzy tryskali dobrym humorem, energią, optymizmem. Bawiono się i tańczono przy suto zastawionych stołach. Zadowoleniem przyznam, że koła w rejonie działają bardzo prężnie. Władze gminy liczą się z nami, gdyż byli obecni na uroczystości. Kończąc, podkreślam optymistyczne słowa, że w pogodnej atmosferze, zgodnej koegzystencji z wami bez zgorzknienia, w poczuciu, że jesteśmy potrzebni, będziemy planować nasze dni. Znajdujemy się w Zajeździe Janosik z okazji Święta Dnia Seniora zorganizowanego przez Zarząd Emerytów i Rencistów rejonu Tomaszów Mazowiecki. Na dzisiejszej uroczystości jest wiele zacnych tutaj zaproszonych gości, a prym numer jeden i w sposób szczególny uchorowaniem są emeryci i renciści, dlatego też w imieniu starostwa, pana starosty Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, dla wszystkich pań i jednocześnie dla wszystkich panów w tak szczególnym, pięknym dniu chciałbym złożyć jak najlepsze i jak najbardziej serdeczne życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wszelkiej dobrej, wzajemnej współpracy i takiej organizacji jak do tej pory, z czego na ręce składam panu przewodniczącemu, panu Marianowi Pająkowi. Chcę podkreślić,
chcę podkreślić, podziękować i wyrazić podziękowanie starostwom, władzom naszego miasta Tomaszowa, kierownictwu okręgowego Związku Emerytów i Rencistów Inwalidów w Piotrkowie, instytucjom, które nas wspierają, indywidualnym sponsorom za dobrą współpracę dla dobra naszego związku. Wszystkim seniorom składam życzenia wszelkiej pomyślności, aby dni, których przed nimi jest dużo, były coraz ciekawsze, wypełnione kontaktami z interesującymi ludźmi, którzy poszerzą krąg naszych dotychczasowych znajomych. Atrakcyjnymi wycieczkami, o których całe życie marzyliśmy, a teraz przy pomocy Związku Emerytów można je zrealizować. Wiadomo, że człowiek tym lepiej potrafi korzystać z tego, co przynosi życie, tym radośniej przyjmować to, co ono ze sobą niesie. Tego rodzaju święta, tak jak Dzień Seniora, jest szczególną okazją do wręczania wyróżnień, nagród, dyplomów za szczególną pracę, za trud, za to zaangażowanie, które, bez którego po prostu trudno by było spotkać się, trudno by było utrzymać taki klimat wzajemnych przeżyć. Dlatego też pan starosta wyróżnił osoby, które w sposób szczególny są zaangażowane w wasz po prostu statutowy program waszego działania. Pan Piotr Kankiewicz wyróżnił pucharami dyplomatka Sylwiotek. Zasłużone osoby dla związku. Pan Marian Pająk. Pani Rodana Krystyna. Pani Ciechowicz Władysława. Pan Wierzchała Kazimierz. Pani Lucyna Zielińska. Pan Kazimierz Wojewódzki. Pan Stanisław Lechowski. Pani Irena Głowacka. Teraz proszę osoby wyczytane, które zostały oznaczone dyplomami. Bodek Tadeusz. Deka Jan. Maciejewski Zygmunt. Waszak Kazimiera. Piekarska Krystyna. Pałyga Jadwiga i Gawarzyńska Halina. Znane puchary dla tak zwanego, może powiem starym językiem, ale aktywu i osób starszych, którzy bardzo w intensywny sposób pracują na rzecz związku, spotykają się na spotkaniach czwartkowych, na zebraniach, omawiamy wszystkie sprawy na tych zebraniach, żeby później móc podjąć decyzję odnośnie wypoczynku osób starszych lub pomocy osobom starszym, bo jest nie tylko się bawimy, nie tylko jeździmy na wycieczki, o których była mowa, ale również pomagamy w formie materialnej. Czyli teraz przyjdzie ten okres, gdzie będziemy dawać paczki świąteczne dla osób starszych, dla osób, które mają bardzo niską emeryturę lub rentę. Załatwiliśmy możliwość korzystania z paczek u pana w Stowarzystwie Lubochni. Pozwólcie
przejęł dyplom w imieniu pana starosty, a przede wszystkim treść tego dyplomu odczytam. Szanowny pan Tadeusz Zdomek, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za wszelkie zaangażowanie i wkład pracy w przygotowaniu uroczystości nadania sztandaru Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów Tomaszewa Mazowieckiego oraz wyrazy uznania za dotychczasową działalność naszych członków waszej organizacji związkowej. Życzę nam zdrowia i wszelkiej pomyślności. Piotr Karakiewicz, ustawa. Pan Maciejewski na ręce pana przewodniczącego, pani przewodniczącej Związku Emerytów i Rencistów Powiatu Tomaszewskiego z całego serca w imieniu starostwa, w imieniu pana starosty, w imieniu zarządu powiatu tomaszewskiego chcę złożyć jak najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich panów i dla wszystkich panów. Zdrowia, bardzo dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, szacunku i wyrozumiałości jedni dla drugich, w domach rodzinnych, aby było jak najwięcej tej od serca miłości. Pozwólcie w imieniu również pana starosty, w obecności pana sekretarza powiatu i własne dla wszystkich państwa na ręce sekretarza złożę tą skromną wiązankę kwiatu. Z czego obserwujemy państwa działalność, jak państwo potraficie pięknie się wymalić, jak potraficie pięknie pracować na co dzień i my od nas możemy czerpać wiele korzyści. Naprawdę jeszcze wiele możemy się od państwa nauczyć. W imieniu Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady Miejskiej chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia do pracy dnia seniora i powiedzieć, że zawsze możecie również na nas liczyć. Wszystkiego dobrego. Taką zagrozdą, honorowa za duży wkład pracy na rzecz związku, pucharami i dyplomami. Wyczytane osoby proszę o wystąpienie. Wystąpienie panią Marię Szczygieł, pana Józefa Sarneckiego, panią babkę Emilię, oraz proszę do dyplomu pan Prus Stanisława, pani Prus Stanisława, pani Prus Stanisława. Jest Olczyk Stanisława, Olczyk Stanisława, Zielonka Zofia i Psut Mieczysław. Przyjdźcie. Koncert z udziałem pana Połąskiego, także zapraszam.